Gimnazjum, no i tutaj dołączyli do nas Mariusińscy, z klas bardzo młodych. Dzisiaj spotkaliśmy się ze względu na to, że w Unii Europejskiej od 5 lat organizowany jest Dzień Bezpiecznego Internetu, tak jak mamy Dzień Języków Obcych i tak dalej, u nas obchodzony, tak dzisiaj zaczynamy nową tradycję, Dzień Bezpiecznego Internetu. I z tej okazji, żeby nie mówić o tym na godzinach wychowawczych, na informatyce, chcieliśmy w taki bardzo przyjemny, no mam nadzieję, że się będzie podobać, klasa pierwsza B, moi wychowankowie przygotowali dla was specjalny spektakl właśnie z tej okazji. Dziękuję. Proszę pana, starczy nam coś nagrywać, czy to za tym filmy? Strumienie komórkowi na ławie, jak się przebierałam, wysłali go po całej klasie. Potem ktoś rzucił go do internetu. Od razu zaczął dostawać głupie i wulgarne SMS-y. Głupie wulgarne powtarzać. I on wrażenie, że cała szkoła się dała śmieje. Urządzenia multimedialne mają wiele dobrych zastosowań, ale niewłaściwie używane mogą stać się niebezpiecznym narzędziem. Bardzo się wstydziłam. Byłam załamana. Chciałam tam być w szkole. Chciałam wychodzić z domu. Myślałam o najgorszym. Czy w twojej szkole dochodzi do podobnych sytuacji? Byłeś świadkiem ofiarą cyberprzemocy? Miło mi się to rzadko. Ja i mój koledzy nie wiedzieliśmy się, jak ją skrzywdzili. Teraz każdy w szkole ma prowadzę kwartę z kamerą. Będzie filmy, zdjęcia. To jest miło mi. Problem. Chciałbym jakoś odpiąć. Okej. No wreszcie! Ile można siedzieć w tej szkole? Matematyka, przyroda, polski, muzyka, jakieś ułamki, epitety, cechy klimatu, kompozycje Chopina. Ludzie, ile można? Prawdę mówiąc, kiedy tak siedzę w mojej ulubionej ostatniej ławce, to czas ciągnie się jak guma. Wydaje mi się, że lekcje nie mają końca, że pani wciąż mówi i mówi, a ja nie wiem o czym, że koledzy opowiadają głupoty o jakimś meczu, a koleżanki ciągle o dziuchach zespołach czy piosenkarzach. Jak nie ma głos? Koszmar. Co innego, jak wreszcie mogę wrócić do domu. Bo tu czeka na mnie moje cudo, moje maleństwo, mój jedyny prawdziwy wspaniały przyjaciel, mój komputer. Dobra malutki, startujemy. Najpierw wyjdziemy na naszą klasę. Pogadamy trochę na gadu, albo zrobimy zakupy na Allegro. Asiu, wróciłaś? Nawet nie słyszałam, kiedy weszłaś do domu. Chodź do kuchni, że usmażyłam twoje ulubione naleśniki. Dodałam do rodzynek dużo sera, tak jak lubisz. Nie teraz, mamo. Widzisz, że właśnie włączyłam komputer? Komputer nie ucieknie, a obiad całkiem wystygnie. Chodź. Nie mogę, nie rozumiesz? No właśnie nie rozumiem. Coś niedobrego się z tobą dzieje, Kasiu. Zaczynam się poważnie niepokoić. O rany, wiesz mi jakieś pretensje. Człowiek nie może mieć chwili spokoju. No dobra, to teraz sprawdzimy pocztę i pogramy trochę w ubieranki malowanki. Kasiu, umawialiśmy się, że jak wróci do szkoły, pojedziemy do babci. Trzeba jej pomóc umyć okna, wyjść firanki. Sama przecież nie wejdzie na drabinę. Zaraz, tato, nie widzisz, że jestem zajęta? Zajęta? Czym? Jak to czym? Komputer, tato, komputer mam włączony. To widzę, ale co ty tam robisz z tymi dniami? Jak to co? Tu jest tyle fajnych rzeczy, że dni są za krótkie, żeby to wszystko zobaczyć. A ile ludzi tutaj można poznać? Z Zalesia, z Szaradowa, z Mycielewa, a nie tylko z Sipion. Po Sipionach nie masz się z kim przyjaźnić? A w klasie? Eta beznadzieja, sami tacy zwyczajni. W internecie to dopiero jest tyle fantastycznych ludzi. A każdy taki jest super, że nie uwierzysz. Oczywiście, że nie uwierzę, bo to po prostu niemożliwe. No to jak? Jedziesz ze mną do babci? Nie dzisiaj, tato. Jak nie dzisiaj, to kiedy? Oj, przestań, nie widzisz, że jestem zajęta? Kasiu, skocz do sklepu, skończył się cukier, a muszę kupić ciasto na jutro. No przecież teraz nie mogę. A po drodze wyrzuć śmieci. No przecież jestem zajęta.
Proszę. Dzień dobry, pani, jest Kasia. Kasia, ktoś do ciebie. O Jezu, znowu. Cześć Kasia, idzie z nami na trening? Ostatnio ciebie nie było, a trener powie, że jak kogoś nie będzie 3 razy, to nie będzie grał w pucharach. Co mi tam? No coś, ty zawsze byłaś pierwsza na treningu, a ostatnio wychodziłaś. Trener powiedział, że w tym sezonie możesz zostać kapitanem drużyny, a ty rezygnujesz? Stało się coś? Dziewczyny, a wam chcecie tak biegać na te treningi? Bo mi już przeszło. Teraz to ja mam ciekawsze zajęcia. Wiem, rzuciłaś siatkówkę, bo mówiłaś, że koszykówka jest ciekawsza. Teraz pewnie w tajemnicy przed nami zaczęłaś trenować, żeby zostać długo gwiazdą kosza. Jasne, te tłumy kibiców życzą. Kasia, Kasia! Oj, dajcie spokój. Teraz to ja wolę sobie spokojnie posiedzieć przed komputerem. Tutaj mam wszystko. Mecze siatkówki też. No coś, ty nie żartuj. Pewnie, że nie to samo. Komputer jest lepszy niż ciągłe treningi, mecze, treningi, mecze. Ot, Nikola, idziemy, bo z nią to nie da się normalnie porozmawiać. Niedawno była taką fajną koleżanką, a teraz cały dzień spędza przed komputerem. Z domu jej się nie da wyciągnąć. Wiesz, masz rację, bardzo się zmieniła. No ale chodźmy już, bo się spóźnimy na trening, a potem pójdziemy na spacer, bo chcę ci pokazać piękną brzozę. Wiesz, wygląda przepięknie jak z bajki. Chodźmy. Krzyżyk na drogę. Kasiu, już późno, pora spać. Tak, mamo, zaraz kończę. A lekcję na jutro zrobiłaś? Tak, tak. Jak to? Przecież nawet nie rozpakowałaś plecaka. Dobra, mamo, idę już spać. To dobranoc. Dobranoc, mój drogi. Potrafię wszystko, mogę wszystko. Jestem niewielkim programem, ale mogę robić dużo kaleszanów. Miałam był zacznę od 10 lat na ekranie różnych komunikatów. Potem uszkodzę programy, całkowicie zniszczę twoje dane. Aż w końcu umieram. Jestem podstępny i bez litosny. Potrafię się dowolnie kopiować bez końca. Potrafię dostać się od mojego komputera za pomocą pirackiego programu albo dołączonego do poczty internetowej, albo do przez plik. Mamo, tato, tato,
ostatnio bardzo się zmieniłaś. Weszłaś za bardzo w świat internetu, zapominając o świecie realnym, który na co dzień cię otacza. Ale co robić? Co teraz robić? W internecie czyha wiele niebezpieczeństw. Wirusy, oszuści, szkodliwe treści, spam, uzależnienie. Ale nie jesteśmy bezbronni. Możemy z nimi walczyć. Ale jak? Wirusy! Zainstalujemy programy antywirusowe i będziemy korzystać tylko z legalnego oprogramowania. Oszuści internetowi! Nie będziemy podawać żadnych informacji o naszej rodzinie. Uzależnienie od komputera! Wyznaczymy czas spędzony przy komputerze. Będziemy więcej czasu poświęcać na wspólne spacery, rozmowy, naukę i zabawę. Tak, macie rację. Ja też chcę być tą Kasią i odzyskać moich przyjaciół. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pamiętaj, korzystaj tylko z legalnego oprogramowania. Pamiętaj, nigdy bez zgody rodziców nie spotyka się z nikim poznanym w internecie. Pamiętaj, korzystaj tylko i wyłącznie ze stron przeznaczonych dla dzieci i nie spędzaj przed komputerem nie więcej niż godzinę. Pamiętaj, świat realny jest lepszy niż świat komputera. Przeżył chociaż raz na naszą klasę, lokuje się pierwszy raz. Zobaczyć jest znajomy bardzo miło, otwiera galerię, jak wiele się zmieniło. Z naszej klasy już prawie cały skład. Widać mnie ten grzeje od wielu lat. Mam drogi Joli, teraz się przemyślmy. Jola chyba jest nasz i nie leśmy. Nasza była w szkole najpiękniejsza. Naprawdę okej, było super. Duże brawa.
prawdy, że w tej klasie trzeba zaktywizować trochę chłopców. Jak tym ojcem powinien być chłopiec, tak czy nie? Ale pięknie występowali, naprawdę bardzo, bardzo swobodnie, naprawdę duże, duże uznanie dla was. Dziękujemy wam. Ja bym proponowała zapytać w szkole zawodowej też to zrobić. Kolejny, no ciebie, na następnej lekcji, co? Tak. Będzie lepiej. To wspaniałe jesteście dziewczyny, naprawdę, bardzo fajne. Dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej powtórzycie, dobrze? Przyjdzie jeszcze zerówka, poprosimy zerówkę i będę. Dobrze.